Hejka kochani, z tej strony Julia i dzisiaj robimy, może nie robimy, pokazuję, dzisiaj po prostu omówimy temat glow upu przed szkołą. Co zrobić, żeby zrobić glow up po prostu przed szkołą. Ja dawno takich filmików nie nagrywałam, więc stwierdziłam, że powracam z tą serią ze szkołą, taką back to school, więc let's go. Pierwszy tip. Znajdź swój cel. Najłatwiej stworzyć to dzięki aplikacji Pinterest. Stwórz swoją tablicę celów, które chcesz osiągnąć w tym roku szkolnym na 2024-2025 rok. Taka tablica stworzona w Pinterestie ma cię motywować do tworzenia estetycznych notatek, do uczenia się, do tego, żeby mieć dobre oceny. Pomaga nam w tym, żeby nie poddać się w czasie roku szkolnym. I to jest właśnie bardzo ważne, bo najgorsze, co może zrobić, to się poddać. Drugi tip. Drugim tipem możemy nazwać właśnie też wyznaczenie sobie celów, ale pod innym względem. Tamta była pod względem wizualnym, żeby sobie wyobrazić to wszystko i żeby dążyć do tego celu. Teraz musimy ten cel, te nasze zdjęcia musimy wypisać w podpunkty. Taka lista takich naszych najważniejszych rzeczy ma nam pozwolić na tym, na czym musimy się skupić w tym roku szkolnym. Jak jesteś na rozszerzeniu Biolchem, to wiemy, że musimy skorzystać z... Gdy jesteśmy na rozszerzeniu Biolchem, wiemy, że musimy się skupić na biologii i na chemii i na przykład na przedmiotach maturalnych. Takie wyznaczenie sobie też celów pomaga nam zaplanować też rok szkolny, tak powiedzmy zaplanować, ponieważ nawet gdy chcemy się skupić na tych przedmiotach, możemy zaplanować sobie tak, żebyśmy też byli zdrowi, żebyśmy mieli te zdrowe nawyki i to wyznacza nam, o to mi chodzi, że wyznaczamy sobie takie swoje życiowe zasady, że na przykład minimum 7 godzin snu, chodzimy o tej i o tej godzinie spać i wiemy, że po prostu próbowałaś, girl. Próbowałaś, ale nic się nie udało. Również ważne jest regularne jedzenie, czyli możemy zaplanować sobie godziny jedzenia, jak będziemy wstawać na przykład o 5:30, to jemy na przykład o 6:00, potem jemy na jakiejś innej przerwie i na kolejnej przerwie i potem wracamy do domu. Po prostu zaplanować sobie godziny posiłków i to też nam pomoże przejść glow up. Dobra, i to będzie w kolejnym podpunkcie. Tip 3. Jedz zdrowo. Chociaż próbuj jeść zdrowo, ponieważ zdrowe jelita to zdrowi my. Wiecie, tak jak mamy zdrowe jelita, tak jest nasze samopoczucie. Im jemy gorzej, tym gorzej się czujemy. Takie jest gorsze nasze nastawienie. Im jemy lepiej, czujemy się lepiej, jesteśmy bardziej skupieni na nauce, nasza nauka jest bardziej efektywna, więc to też nam pomoże przejść glow up. Ja tutaj wam wstawię zdjęcie, co najlepiej jeść, by poprawić swoją koncentrację oraz pamięć. I wydaje mi się, że to jest najważniejszy punkt, jak chodzi o glow up. Kochani, mamy tu moją pierwszą współpracę, za którą bardzo dziękuję. Jest to idealny kurs dla ludzi na rozszerzeniu Biolchem albo dla tych ludzi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Więc witajcie na stronie internetowej Matura w Probówce. Przyznam, że logowanie i skupienie samego kursu było bardzo łatwe i przyjazne. Po mojej lewej mamy zakładkę Moje kursy. W kursie od biologii mamy 117 lekcji, 188 probówek i 34 quizów. Za to kurs od chemii mamy 75 lekcji, 402 probówki i 16 quizów. Mamy tu cały spis treści od początku do samego końca. Jak wejdziemy na lekcje, mamy tutaj wszystko ładnie opisane, a w kolejnych punktach mamy związane z tym tematem filmiki. A najlepsze jest to, że pod koniec takiego działu mamy podsumowanie, które pomaga nam utrwalić dane informacje do matury. W tym przypadku podpowtórka działu chemia życia, badania biologiczne, podsumowanie. Ten kurs jest rewelacyjnym sposobem na naukę tych dwóch rozszerzeń. Pamiętajcie, że z moim kodem, tutaj macie REE39MR, to jest mój kod i z nim macie 10% zniżki na kursy. Pamiętajcie o tym. Ja wam przysłam buziaczki. Jeszcze raz dziękuję. Czwarty podpunkt wydaje mi się bardzo ważny, ale też moim zdaniem oczywisty. Picie wody. Picie wody jest bardzo i to bardzo ważne. I ja wiem, że pełno ludzi mówi, a zacznij pić wodę, bo to ci pomaga i masz taki po prostu, przestańcie.
bo picie wody, dobra, fajnie, ale po prostu czasami się siku po prostu jeszcze chce chodzić. I ma się po prostu czasami dosyć i naprawdę się tego nie pije, bo na przykład po tygodniu nie widzi się rezultatów. Ja wam powiem z własnego przykładu, że picie wody naprawdę pomaga i po prostu trzeba te nawyki tego picia, tej wody, trzeba naprawdę wdrożyć i to nie trwa tydzień, nawyki trwają bardzo długo i żeby to dać, to bardzo polecam i to właśnie też jest potrzebne w glow upie, bo woda jest po prostu must have'em do wszystkiego, kochani, ale ja już wam podam po prostu podpunkty, żebyście mi po prostu uwierzyli w końcu. Spisałam je z Google'a i książek, więc chyba jest to dobre źródło informacji. Pierwszy poprawi wam się cera, kochaniutkie. Kto po prostu marzy o tym, żeby wejść do szkoły i po prostu mieć taką gładziutką twarz jak Hailey Bieber? Wszyscy! To pijcie tą wodę litrami. Drugi potem poprawi wam jakość waszych włosów. I wiecie, jakość cery, jakość włosów już bardzo dużo daje. Dzięki piciu wody będziemy mieć lepsze samopoczucie. Czwarty, mamy dzięki temu szybszą przemianę materii. I piąty podpunkt, ona oczyszcza wam organizm z toksyn i innej rzeczy, więc moi kochani, jak wy tego nie będziecie stosować, to ja nie wiem, to po prostu ja nie wiem, ale to naprawdę pomaga. Oczywiście, aby pomóc w takich rzeczach, możemy skorzystać z aplikacji, które nam pomagają. Ile dziennie mamy pić wodę, dają nam przypomnienia. Piątym tipem jest prowadzenie porannej aktywności fizycznej. Ja wiem, że nie wszystkim chce się rano wstawać, ale to naprawdę wam ułatwi. Ja nie mówię tutaj o 30-minutowych pilatesach, o 30-minutowych chodzeniach na siłownię albo godzinnych. Ja mówię o 5-minutowych rzeczach. 5-minutowych, max 10. Typu rozciąganie, pilates, spacer. Moje polecaki są tutaj, ja wam wszystko pokazuję. Ja z nich najczęściej korzystam rano, one mają krótkie, bardzo fajne filmiki. Szóstym tipem jest zminimalizowanie swojej porannej rutynki. Ja wiem, są wakacje, mamy dużo czasu rano, możemy zrobić całą swoją skincare z tym, w tym spa i różne inne rzeczy, ale jednak przy szkole tworzenie swojego mini spa rano nie jest moim zdaniem dobre. I używanie za dużo produktów, na przykład 10-stopniowa pielęgnacja, też nie jest dobra, ponieważ marnujemy trochę na to czas. Ja rozumiem, kochaniutkie, uwielbiacie to uczucie, ale jednak zmieniłabym to. Zminimalizowałabym to do 2-3-etapowej pielęgnacji twarzy. Stosowanie tylko czegoś do mycia twarzy, jakiegoś serum, kremu plus PL, dobra, 4-etapowej. Ja to teraz podam moje plecyki. Ja używam na co dzień CeraVe i wydaje mi się, że jak widać, działa ona rewelacyjnie. Ja używam takiej CeraVe, ale róże mam jeszcze dwa różne. Mam również dwa różne i one nie są typu mojej cery i zepsuły one właśnie moją cerę przez to, że nie były one dopasowane, więc pamiętajcie, że trzeba dopasować te produkty do swojej cery, aby one nie pogarszały stanu waszej cery. Kolejny etap, czyli krem. Ja nie używam za dobrego kremu, ja przyznaję, ja używam Ziai. Mam polecajki od moich koleżanek, które mówiły, że je używam i są one rewelacyjne, więc tu macie krem z CeraVe. Krem Ketapil, nie wiem, to się czyta. Proszę, nie obrażajcie mnie. Nie hejtujcie mnie. No i ten krem. To są trzy polecajki moje, jak chodzi o krem. No i oczywiście SPF. O SPF słyszałam różne historyjki. Niby mój SPF był dobry. Potem okazało się, że jest zły. Potem kupiłam inny i on też niby był bardzo dobry. Teraz okazał się znowu zły. Ja w końcu już nie wiem, jakie mam SPF używać. Więc tutaj już do was należy, bo ja już nie wiem, jakiego SPF-u mam używać. Siódmym tipem jest zacznij olejkować włosy. Olejkowanie włosów bardzo i to bardzo pomaga. Wcierki również pomagają. One doprowadzą twoje włosy do takiego stanu, że ich sama nie poznasz, kochaniutka. A tym bardziej inni ludzie, którzy zobaczą cię przed szkołą albo w szkole, powiedzą wow, to ma takie piękne włosy, więc kochaniutka, zacznij od dzisiaj wcierać wcierkę, jak to brzmi, ale tak, i olejkować włosy. Ja użyłam tej standardowej, słyszałam o niej bardzo pozytywne opinie. Mogę ją ocenić pozytywnie, bo po prostu widzę, jak moje włosy z dnia na dzień rosną coraz szybciej. A olejku niestety, ale wam nie pokażę, jakiego używam, bo ostatnio mi się skończył i jestem w trakcie szukania
nowych olejków, nowego olejka do włosów. I jak macie, teraz to jest moja prośba, jak macie jakąś polecę, jakie chodzi o olejkowanie włosów, to piszcie śmiało w komentarzach, podzielcie się też również z dziewczynami, które chcą wiedzieć, jak mieć piękne, śniące włosy, bo o to chodzi, żeby się wspierać. Mieliśmy już włosy, mieliśmy skincare, mieliśmy też zdrowe nawyki, więc wydaje mi się, że to jeszcze są make-up. Ja tu nie jestem znawcą, ale wydaje mi się, że mogę trochę wam tu coś powiedzieć na ten temat. No bo przyznajmy, każda dziewczyna, która dostanie komplement od drugiej dziewczyny, że ma piękny makijaż, proszę dziewczyny, to jest o wiele, wiele lepsze niż jakiś chłopak powie wam komplement. Przyznajcie. I właśnie do takiego stanu chcemy siebie doprowadzić, żeby dziewczyny się spytały: ojeju, jak to możesz, że ty masz takie piękne rzęsy, ojeju, a ty masz ładne, podkreślone kości policzkowe. Więc każda by dziewczyna chciała jednak to osiągnąć. Pamiętaj, że naturalność jest piękniejsza niż na przykład coś sztucznego. Więc chciałam wam powiedzieć, że warto skorzystać z tych filtrów z TikToka i zużyć ich, żeby zobaczyć, jaka forma piękności, co najbardziej powinniśmy podkreślić w naszym wyglądzie, jak chodzi o twarz. To jest bardzo pomocne, ponieważ po co mamy wkładać się w tapetę, kiedy możemy pokazać nasze zalety i będziemy wyglądać o wiele, wiele ładniej, niż zakrywając nasze wady i zalety. Więc bardziej stawiam tutaj na naturalność i używania jak najmniej produktów do makijażu. Pierwsze, używamy korektora w razie potrzeby. W razie wtedy, kiedy mamy cienie pod oczami, mamy jakiegoś pryszcza, spoko, rozumiem, używam wtedy korektora, ale to są rzeczy nagłe, a nie że codziennie. Drugie, używanie jakiejś clear mascary do brwi, żeby sobie ułożyć, żeby wyglądały one bardziej ładnie, albo mydełka do brwi. Trzecie, używanie mascary. Ja szczerze mówiąc nie używałam wcześniej mascary i dopiero od jakiegoś czasu zaczęłam codziennie używać, jak chodzi, jak gdzieś wychodzę lub coś na co. Ja wam dosłownie powiem, mascara dodawam plus 10 do waszego wyglądu, dosłownie. Czwarty, czyli pomadka, błyszczyk, jakiś nawilżacz do ust w jakichś naturalnych kolorach, nie żadnych szalonych, bo chciałabym powiedzieć, że dużo ludzi zwraca uwagę na wasze usta. To ogólnie, że jak się gada z kimś, to jednak widzi się, czy ktoś ma suche usta, czy ktoś jednak dba o nie, czy ktoś jednak nie dba. I oczywiście, że lepiej, gdy osoba ma nawilżone usta, ma ładnie je błyszczykiem lub coś tam sobie usiłam również. No i pięć, ewentualnie jakiś bronzer, róż, żeby podkreślić swoje policzki, ale to już zależy od typu urody, ja tu już nie będę mówiła. Jeśli chodzi o dzisiejszy glow up, to wydaje mi się, że na dzisiaj to tyle. Jak wam się podoba taka seria, to mogę zrobić ich więcej, bo oczywiście mam w swoim notesiku więcej rzeczy, więcej tipów, więc zobaczmy się, jak się wam się podoba, to piszcie śmiało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Dawno tego nie mówiłam. Więc ja mam nadzieję, że uda wam się glow up przed szkołą. Ja mam przed sobą buziaczki i do zobaczenia w następnej serii.